witamy Państwa bardzo serdecznie w Drawnie, na Placu Wolności, w centrum Drawna. Dzisiaj, Szanowni Państwo, po raz pierwszy w Drawnie, w zmienionej formule, święto śladami wedlów i drawieńskich krasnali. Witam bardzo serdecznie grupę wojów, która jest rozstawiona i weszła właśnie część przedstawicieli na scenę. Witam Was serdecznie. Wojowie są rozstawieni na ruinach Zamku Wedlów. Całodzienne, Szanowni Państwo, pokazy, rekonstrukcje. Będziecie mogli wziąć udział, Szanowni Państwo, w turnieju uczniczym, też o złotą strzałę burmistrza Drawna. A za mną tutaj szanowni goście, którzy do nas przybyli, i tak witamy bardzo serdecznie tutaj posła na Sejm obecnej kadencji, pana Dariusza Wieczorka. Witam, panie pośle. Witam serdecznie starostę choszczeńskiego, panią Violettę Kaszak. I witam serdecznie pana Andrzeja Konopolskiego, który jest obecnie radnym powiatu choszczeńskiego. Witam bardzo serdecznie i witam gospodarza dzisiejszej też uroczystości, burmistrza Drawna, pana Andrzeja Chmielewskiego. Zacznę od głosu właśnie naszego gospodarza, pana burmistrza. Panie pośle, pani starosto, szanowni goście, wszyscy drodzy, którzy się przybyli tutaj na nasze spotkanie, serdecznie Was witam. Życzę fantastycznej zabawy. Nawiązujemy do historii wedlów, którzy byli tutaj właścicielami Drawna i wielu innych miejscowości, i do drawieńskich krasnali, które były tutaj produkowane. Podobno pierwsze w Europie. To jest fantastyczna historia, a my możemy się przy tej historii bawić, czego ja Państwu bardzo serdecznie życzę. Wszystkiego dobrego, fantastycznej zabawy. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz poproszę o zabranie głosu pana posła, pana Dariusza Wieczorka. Witam serdecznie wszystkich Państwa, witam pana burmistrza, panią starostę, pana radnego. Cieszę się ogromnie, że tutaj mogę być, bo przyznam się szczerze, że nigdy do tej pory w asyście wojów nie miałem okazji przemawiać. Zawsze zdarzało się tak, że była to raczej asysta polskiej policji. Ale to najlepiej pokazuje, jak wspaniałą imprezę tutaj Państwo przygotowaliście. Myślę, że ogromne gratulacje należą się pani dyrektor Domu Kultury za to, że z całym zespołem i z władzami samorządowymi dzisiaj to przygotowuje. Dyskutowaliśmy o tym, że to wspaniała tradycja, jeżeli chodzi o krasnale. No i rzeczywiście tak, być może warto pomyśleć nad tym, czy czasami nie powinno się z powrotem uruchomić takiego zakładu, bo jak patrzymy, co się dzieje przy granicy polsko-niemieckiej, to ilość tych krasnali, które wędrują do Niemiec, jest ogromna i warto, żeby nawet je u nas produkować. Szanowni Państwo, życzę miłej zabawy, życzę naprawdę udanej zabawy. Wiem, że wiele atrakcji do wieczora jest przygotowanych. To jest taki moment budowania lokalnej tożsamości, lokalnych znajomości, więc życzę Państwu, żebyście się świetnie bawili, wszystkiego dobrego dla wszystkich mieszkańców ziemi drawieńskiej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panu posłowi. Jeszcze proszę o zabranie głosu starostę choszczeńskiego, panią Violettę Kaszak. Zapraszam. Witam państwa bardzo serdecznie, panie pośle, panie burmistrzu. Z ogromną przyjemnością przyjęłam ten zaszczyt honorowego patronatu nad waszą imprezą i liczę na to, że będziecie się świetnie bawić. Atmosfera już widać, że jest gorąca, słońce przyświeca, więc jestem pewna, że zabawa na dzisiejszym festynie będzie udana. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, a jeszcze tylko powiem, że z tego co wiem, to o godzinie 20 będą nagrody. Kilka również ufundowanych przez powiat choszczeński. Więc zapraszam wszystkich do uczestnictwa cały dzień od godziny 12 chyba do 21, tak? O, nawet do 23. Bawcie się dobrze, przed Wami wiele atrakcji. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
Szanowni Państwo, jak najbardziej bardzo Państwu dziękuję. Ja tylko chcę przypomnieć Państwu, że honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa zachodniopomorskiego pan Olgierd Geblewicz i patronat honorowy objęła pani starosta powiatu właśnie choszczeńskiego, która jest z nami dzisiaj obecna, pani Wioletta Kaszak. Chciałabym dodać, że również patronat medialny nad wydarzeniem objęła telewizja Echo, nasza regionalna telewizja, z którą stale współpracujemy i was witam. Chłopaki, objęła patronat jak najbardziej, objął patronat również Głos Szczeciński, a pomoc zaoferował Kurier Szczeciński, do którego się zwróciłam, i Ogrody Przelewickie, z którymi rozpoczęliśmy współpracę. Szanowni Państwo, ja chcę powiedzieć tak. Owszem, Święto Krasnali u nas było wcześniej, odbywały się takie imprezy. Po raz pierwszy powiedziałam, że tak, taką nazwę, bo objęliśmy jakby uhonorowaniem, chcieliśmy uhonorować właśnie wedlów, którzy na tych ziemiach od wczesnego średniowiecza przebywali, jak również pierwszą w Europie fabrykę krasnali, która w Drawnie na ulicy Choszczeńskiej, tam już na wyjeździe praktycznie po lewej stronie, nazywała się Truria i która tutaj została zbudowana. Miłej, udanej zabawy i dziękuję, że przybyliście do Drawna. Cieszę się, że niektórzy, tak jak opowiadali, przybyli po raz pierwszy, nie wiedzieli, gdzie to jest, ale bardzo, bardzo chętnie przybyli i bardzo się z tego powodu cieszę, że przyjęli moje zaproszenie. Życzę wam fantastycznej zabawy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie i żeby nas było słychać. Po trzykroć! Sława organizatorom! Sława! 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 No i tak nas będzie słychać, proszę Państwa. To miejsce, na którym będziemy, według informacji, które posiadamy, istniało wcześniej właśnie grodzisko wczesnośredniowieczne, czyli miejsce obronne, na którym wedlowie właśnie ustawili właśnie swój zamek. I tam serdecznie zapraszamy na te początki właśnie historii Drawna. Tam będziemy opowiadać, będziemy pokazywać. Jest rozstawionych kilkunastu rzemieślników. Są wojowie, są łucznicy. Można przyjść, założyć ten sprzęt bojowy, zobaczyć, jaki był ciężki. Można popróbować swoich zmagań właśnie z łukiem, czy tak właśnie z rzemieślnika, podejść do rzemieślników i stworzyć własną sakiewkę, czy własną zabawkę. Oni pokazują tę historię właśnie sprzed okresu tysiące lat. Także serdecznie Państwa zapraszam, a my pozwolimy się już udać właśnie na zamek. Co prawda ruiny, ale na miejsce, które tutaj jest bardzo tajemnicze i bardzo wspaniałe. I dziękujemy serdecznie za zaproszenie. Na takich prawdziwych warsztatach z ceramiki, gdzie wykorzystujemy glinę taką naturalną, no to praktycznie można wszystko. To tylko wyobraźnia ogranicza nas albo nas pobudza, tak? Także można wszystko. Od takich użytkowych, jak tutaj mamy jakieś talerze, kubki, różności, bo tą glinę trzeba najpierw trzeba pracę zrobić, później wypalić na biskuit, później wypalić, pokryć szkliwem i wypalić, żeby było takim przedmiotem użytkowym na przykład, tak? A tutaj akurat robimy z glinki samoutwardzalnej, która sama wysycha i może możemy tutaj, nie są może przedmiotami takimi, z których można jeść, pić, ale to są przedmioty takie można użytkowe, coś ładnego dla ozdoby zrobić. Także dzieci dzisiaj robią takie rzeczy. Mają przygotowane medale pamiątkowe z krasnalem, mogą malować, samodzielnie wykonać sobie taką pracę i samodzielnie wykonać krasnala. A czy któreś dziecko zaskoczyło Panią swoją kreatywnością? Zawsze jakieś dziecko zaskakuje. Nie mogę teraz powiedzieć, że akurat jest jedno wyjątkowe, tak? Ale są takie dzieci, które przychodzą, wiedzą, czego chcą, co chcą wykonać i robią pracę według swojego pomysłu i nie chcą być nadzorowane na przykład. Tak? Mówią, one chcą to i koniec. Mój krasnal to nudniak. Ma duże, będzie miał duże uszy, duże nogi i duże ręce. Ma wielki brzuch, bardzo lubi słodycze. Ma dużą czapkę, w której je przechowuje. Ma duże oczy, żeby widzieć wszystko. I mega dużą brodę. I tężny nos. A dlaczego w ogóle nudniak? No bo jest nudny. Nie lubi za dużych rzeczy. Ja zrobiłam przestrzennego krasnala, takiego w formie 3D. A bardzo ładnie wygląda. Czy ciężko się takie coś wykonuje? Uważam, że nie. Kwestia wprawy.
A już zajmowałaś się takimi rzeczami? Robiłaś już coś takiego wcześniej? 3-4 lata temu uczęszczałam na zajęcia tak cały czas. To wygląda na to, że mimo tego upływu lat jednak coś zostało w pamięci i udało się zrobić bardzo ładnego krasnala. Chyba coś jednak zostało. Na tym stoisku głównie rękodzieło artystyczne. Są to przede wszystkim ozdoby z drewna, zdobione i wyciskami z mas plastycznych i techniką dekupaż, malowane, także serdecznie zapraszam. Serducha, ptaki, koniki, kociaki, świeczniki, każdy coś dla siebie znajdzie. Standardowe chyba pytanie w takich okolicznościach brzmi, jak długo wykonuje się takie dzieła? No z pewnością trwa to troszeczkę, ponieważ najpierw trzeba przygotować sobie drewno, wyciąć, wyszlifować, pomalować, a później zaczyna się zdobienie. Z tym, że szczerze mówiąc nigdy nie liczę, ponieważ zawsze robię kilka sztuk, także no, po prostu to jest czas schnięcia, czas zdobienia. 2 dni potrzebuję, żeby mieć gotową rzecz. Dlatego robię ich kilkanaście w zależności od wielkości naraz i wtedy to się dopiero opłaci. Dzisiaj, ponieważ jesteśmy na Wedlowskim Szlaku, będziemy robić wspólnie z uczestnikami tej imprezy witraż, który przedstawia ruiny Zamku Wedlów. Projekt tego witrażu wykonałam ja i na podstawie zdjęć, które robiłam tam na wzgórzu. I w domu przygotowałam wszystkie szkiełka, wszystkie elementy tego witrażu. Zajęcie dzisiaj uczestników polega na tym, że każdy kawałek szkła musi być ofoliowany i jak scalimy to wszystko, ja to będę lutowała. No i powstanie gotowy witraż, ruiny Zamku Wedlów, tak? A jak sobie radzą osoby, które przychodzą tutaj i próbują swoich sił? No bardzo dobrze, proszę zobaczyć. Wspaniale sobie radzą. Dzień dobry. Moje nazwisko Giwer Henryka. Razem z mężem wykonujemy takie rzeczy w drewnie i robimy warsztaty z dziećmi. Jak widać tutaj na załączonym obrazku, dzieci malują drewniane przedmioty. Szlifują, często też sklejają i malują. I to są już wykonane prace przez nich, które mogą ze sobą zabrać. No właśnie uwielbiam fantazję i dzieci mają swoje pomysły i myślę, że to jest bardzo kreatywne i bardzo fajne. I podpowiadam oczywiście jak mogą, ale też daję wybór i najczęściej robią takie z fantazji, z własnych pomysłów projekty. Dlaczego akurat twój konik ma takie kolory, a nie inne? Bo ja marzę, że mieć takiego kuczyka albo konia. A dlaczego akurat jest biały w czarne kropki? Bo był taki kuczyk, a nim jeździłam, to wyblałam go. Okej, a jak ci się w ogóle maluje? Łatwo idzie? Tak, a domu tylko maluję na kartkach. A tutaj możesz też pomalować koniki drewniane, tak? W jaki sposób się wykonuje takiego krasnala? Wykonujemy ręcznie każdy element osobno, czyli formujemy główkę, rączki, tułowie. No i elementy razem składamy. Guzikami ozdabiamy oczka, noski, buźki. Jest to bardzo trudne, aczkolwiek widzę, że dzieci sobie radzą. Ja jako dziejopis prowadzę tutaj warsztaty z młodzieżą. Ilustrujemy naszą historię drawieńską, szczególnie jeśli chodzi o krasnale. Z tego powstanie książka, którą ładnie oprawimy i to będzie taka pamiątkowa książka. To ma być książka na podstawie opowiadania pana Jerzego Lisieckiego, który w taki sposób widzi, jak te nasze drawieńskie krasnale się tutaj zadomowiły. Nie ukrywam, że dziewczyny od siebie też dodają jakieś szczegóły. Drawno trochę się podzieliło, dlatego że mamy sektor właśnie wojów, mamy sektor krasnali, mamy sektor gastronomiczny i sektor artystyczny. Od którego powinni wszyscy zacząć, na którym powinni skończyć, czy mogą dowolnie przeskakiwać z miejsca na miejsce? Ja myślę, że zostawiam to oczywiście gościom, tutaj turystom odwiedzającym nas, obojętnie z której strony. Czy z ruin Zamku Wedlów chcą od osady średniowiecznej, to oczywiście nawiązanie do historii Wedlów, którzy osiedlili
się na naszych terenach we wczesnym średniowieczu. Czy chcą zacząć od Placu Wolności w Drawnie? Tam mamy scenę i zaraz o 14:00 pierwsza historia opowiedziana, pierwsze opowiadanie naszego regionalnego twórcy. Później pana Jurka Lisieckiego. Później mamy występy już, teatr dla dzieci. Później kolejne już występy artystyczne. Mamy zespół Integri, mamy zespół Rock Alfuza, mamy zespół Flow, mamy wieczorny już na koniec pokaz Ognia, Teatru Ognia, także są kramy, stoiska, mnóstwo warsztatów, każdy znajdzie coś dla siebie. Tak naprawdę uważam, Drawno jest w dużej mierze miejscowością turystyczną i na turystykę należy postawić. W związku z tym takie wydarzenie i czczenie tradycji, czy wydobywanie tego, co u nas jest ciekawe, żeby pokazać zarówno mieszkańcom w ciekawy sposób odrestaurowane to Święto Krasnali, pokazać to zarówno turystom, jest to bardzo istotne i uważam, że na to powinniśmy stawiać. To jest gra, która się nazywa Ur, albo Królewska Gra Ur. Po pierwsze dlatego, że znaleziono, sama nazwa Ur jest z miasta w Mezopotamii, o tej samej nazwie Ur, ponieważ ona tam została po raz pierwszy znaleziona w Ziguracie, czyli w takim świątyni w Mezopotamii. Odkryto ją w grobowcu należącym do władcy, stąd jest właśnie nazwa Królewska Gra z Ur. Zasady, co jest ciekawe, do dnia dzisiejszego nie do końca wiemy, jakie są zasady tej gry. Po pierwsze dlatego, że nie zachowała się żadna instrukcja, zachowały się alternatywne wersje tej gry. I możemy jakby domniemywać się, co tak naprawdę pierwotnie chodziło w tej grze. W zamyśle polega na tym, żeby jednym pionki szybciej przeszły tą planszę. W którą stronę coś podobnego, jak taki, jakbym powiedział, taki Chińczyk. Tylko troszeczkę bardziej jest zasada skomplikowana. Łącznie z tym, gdzie się stanie, w zależności się odwraca i różny kierunek. Tak? Więc to jest ta gra. Dosyć ona jest widowiskowa. Ludus Duetiam Scriptorum. A tak ona się nazywała. Polega na tym, żeby... najpierw trochę opowiem o zasadach, a później powiem, dlaczego tam jest taka nazwa, nie inna. Polega na tym, że każdy... Tutaj siadamy w dwie osoby. Każdy wybiera po 15... Musi wystawić 15 pionków. Polega na tym, żeby przejść całą planszę z domu, przejść całą planszę przeciwnika i wrócić swoimi pionkami z powrotem z planszy. Jakby musimy przejść planszę i zdjąć wszystkich. Możemy się zbijać i tak dalej. Nazwy tutaj, czy litery, które się tutaj kładają, no to one często odzwierciedlały różne rzymskie nazwy. Z jednego prostego powodu. Po pierwsze dlatego, że w pewnym to jest gra hazardowa, czyli zakładano się, powiedzmy o pieniądze, tak, albo co innego i kto wygra, to zgarnia. W Rzymie zabroniono w pewnym momencie hazardu i gier hazardowych, stąd kombinowano, jakby zastąpić, jakby trochę obejść ten przepis. Stąd pojawiały się w karczmach różnego rodzaju, nie wiem, karty dań, bądź napisy na tabliczkach drewnianych, które na przykład mówiły, nie wiem, dzisiaj mamy w ofercie, nie wiem, rybę, mięso i tak dalej, a tak naprawdę chodziło o ustawienie liter, żeby to była już plansza do giery. Kiedy przychodził taki żołnierz czy urzędnik, który pilnował, żeby nie prowadzono gier hazardowych, można było powiedzieć, o nie, no przecież to jest karta dań, menu i tak dalej. Stąd dzisiaj odkryto, do dnia dzisiejszego odkrywa się w różnych rzymskich miastach właśnie takie tabliczki, które oznaczają różne rzeczy. I stąd po to, żeby właśnie taki, ja bym tu powiedział, taki trochę polski nawyk, tak, żeby obejść ten przepis, tak, żeby oficjalnie, nie, mamy kartę dań, tak, nie wiem, menu, albo coś napisane, a tak naprawdę gdzieś w kącie sobie siadano, dwie osoby pykały sobie w taką grę po to, żeby, no, słucham? No taki na niej legalny, tak jak czasami mamy te czasami, nie wiem, takie salony gier, no to tak tutaj robię. Martínez Atangarido, Rodrigo Martínez Atangarido.
formacji było pierwszy szyk klejka! Drugi nakładka! Dobra, jeszcze raz! Szyk zwarty! Jeszcze jednego! O! Ale przecież! Trzymaj! Różny. To jest wojownik, który jest takim, my to nazywamy karabiny wczesnego średniowiecza. I potrafiła ich eliminować po prostu w różne sposoby. Była bardzo paskudną bronią. Ruszaj! Jesteśmy na stanowisku, byśmy mogli powiedzieć, stolarza, tak? Ale tych zawodów właśnie, o których opowiadamy, bo często dzieci przychodzą i no co, o kim, czy znasz jakiś zawód inny oprócz stolarza? Często jest po prostu wtedy taka cisza, nie? Wtedy opowiadamy o kołodzieju, który robił koła, o bednarzu, który robił beczki, o szkutniku, który robił łodzie, o snycerzu, który rzeźbił, tak? Także tych zawodów, już nie mówiąc o cieśli i wielu innych zawodach związanych właśnie z drewnem. I o tym opowiadamy. Tu na tym stanowisku mamy od właśnie zabawek historycznych, czyli od typowych zabawek, które były używane w okresie średniowiecza poprzez właśnie jakieś, powiedzmy, mieczyki, topory, oczywiście, bo to dla chłopców było takim podstawowym narzędziem zabawy, po właśnie konie, zwierzęta różne. Mamy masę narzędzi historycznych, tak? Tu z jednej strony. Z drugiej strony widzimy skrzynie, ławy, różne elementy związane z naczyniami, szachy historyczne. Także tych rzeczy, rzeźby, to tych rzeczy po prostu związanych z drewnem jest dużo, tak? I tych gatunków jest też dość sporo i o tych gatunkach też tutaj staramy się opowiadać. Opowiadamy o złotym drewnie, byśmy mogli powiedzieć, o czarnym dębie. Tutaj mamy taki akurat kawałek z badań archeologicznych, to jest palisada w Gdańsku, okres grunwaldzki. Tak, z badań dendrologicznych, tak, czyli archeologa, który właśnie bada drewno. Wiemy po prostu o datowaniu tego kawałka. Opowiadamy o wielu rzeczach tutaj, o aspektach właśnie związanych z drewnem. Tu mamy takich młodych adeptów, którzy sobie tworzą i tutaj na przykład też dzisiaj prowadziliśmy warsztaty związane właśnie ze zwierzętami, z tymi konikami, kaczkami. Dzieci mogły tu usiąść, same rzeźbić, same tworzyć taką zabawkę, tak? Przy oczywiście oku tego snycerza, tego rzemieślnika, który tutaj był. Słuchajcie, tu mamy takie narzędzia, które były używane w okresie średniowiecza. I różnie, również wcześniej. Tu mamy takiego dremla, czyli wiertarkę używaną do wiercenia otworów, tak? Czyli no, tutaj zademonstrujemy może tak na podstawie dźwigni, tak? Mamy po prostu możliwość wiercenia otworu. Te wiertarki były różne, tak? Ona była, tak jak już wiemy, znana w 2000 lat przed Chrystusem, taki system działania. Tu mamy wiertła, które były stosowane przez naszych dziadków jeszcze, zwykłe wiertła na zasadzie motyla, ale mamy tą informację, że takie wiertła były już znalezione w skrzyni z master, tak, w Anglii. Czyli takie po prostu wiertła do
nawiercania właśnie głębszych otworów. Tak? Także tych narzędzi jest dość sporo. Oni byli bardzo mądrymi ludźmi. Tu na przykład mamy zwykły pędzelek, który jest wykonany z włosia końskiego, kawałek sznurka, wosku pszczelego, patyk. Mamy pędzel. Nie trzeba było nic, jakiejś kombinacji. Nie latano do sklepu, nie kupywano specjalnie. Po prostu jak gdyby wykorzystywano naturalne aspekty po prostu przyrody. Nie? Nic nie marnowano. Jak polowano, to jak gdyby tego zwierza wykorzystywano jak gdyby całkowicie. Nie? Tu mamy takie rzeczy naturalne, czyli zwykła gałąź. Po prostu o, widzimy, a to już wieszak dla człowieka z tamtej epoki. Tak? Zwykła jakaś taki patyk. Ja mu tylko dorobiłem oczywiście oczka. A to już jest zwykła, po prostu byśmy powiedzieli, taka laska dla wędrowca. Nie? No, nie dość, że ozdobna, to jeszcze się taki wędrowiec obronić mógł. Nie? Także tych rzeczy przywozimy dość sporo ze sobą. Staramy się opowiadać, przekazywać tą informację po prostu dalej o tych narzędziach, o tych wyrobach, które wcześniej istniały. Tutaj mamy akurat skórnictwo historyczne, to jest całe dzieło sztuki szycia w skórze, gdzie wykonujemy pochewki lub pochewki na noże na przykład, lub na przykład kołczany na strzały, sakiewki lub takie kaletki, jak tutaj mamy na przykład, aby przechowywać w nich różne rzeczy. Można było na przykład zrobić taką na przykład łapkę cechową, to jest rękawica cechowa, można było jej używać do szycia żagli. Opierało się tutaj igłę i można było przepchnąć, bo normalnie ona opierałaby się na swojej skórze, co jest dość bolesne. Robiło się też buty, bukłaki na przykład skórzane, je trzeba było specjalnie zawoskować, aby nie ciekły. I tak pierwsze co mi przychodzi do głowy, to jest właśnie to. A jak długo wygląda proces takiej obróbki skóry? Samo garbowanie skóry zajmowało parę miesięcy, bo w dzisiejszych czasach używamy kwasu bromowego. I to zajmuje parę dni max. Wtedy garbowano roślinnie suchymi właśnie witkami namoczonymi w wodzie z solą. I tak właśnie garbowano tę skórę do tego stopnia, aby nie pozostały na niej żadne pozostałości. I ona dopiero po jakimś czasie schła do tego etapu, gdzie ona była sztywna i nic z niej nie wypadało, typu włosie lub ona sama po prostu nie śmierdziała. Wiemy, że nawet dzisiaj jakby produkty wykonywane ze skóry tej naturalnej są bardzo cenione. Czy wtedy też tak było? Czy też te produkty robione ze skóry były bardzo cenione, bo były wytrzymałe? Wtedy bardziej ceniono metalurgię, bardziej ceniono brązowników, kowali. W skórze, no może nie każdy potrafił szyć, ale każdy potrafił szyć na tyle, aby wykonać coś dla siebie. Nie tyle, że ładnie, aby na sprzedaż, na handel, ale do swojego użytku codziennego, gdzie to nie musiało być ładne, ale mogło być po prostu użytkowe. Tutaj akurat prezentujemy ozdoby wczesnośredniowieczne, albo wykonane według znalezisk, albo też technikami, które były jak najbardziej dostępne, tylko na przykład z innym wzorem zdobienia, albo po prostu zrobione tymi technikami, ale niekoniecznie ściśle według znaleziska. Kto właśnie częściej korzystał z tych ozdób? Biżuteria nie była tylko domeną kobiet. Często też na przykład bransolety czy bogate zapinki nosili mężczyźni. Często też naszyjniki z odpowiednimi symbolami, jak na przykład ja tutaj mam topór Peruna, czyli patrona między innymi wojowników. Za to koleżanka na szyi ma lunule, w wielu kulturach symbol kobiecości. Właśnie skończyłam robić krajkę. Kończę wykonywanie chwostów ozdobnych na samym końcu, jak pan widzi. Tu na krośnie miałam rozciągnięte właśnie osnowę i taką właśnie krajkę tkałam. Krajka to jest taki właśnie ozdobny pas materiału, najczęściej robiony właśnie z wełny bądź nici wełnianych. Służył do obszywania końców
ubrań, rękawów przy dekolcie na dole ubrania. Wzmacniał je, ozdabiał i też zapewniał zdrowie, ponieważ przy dobrze utkanej kraj jest takie bardzo kolorowe, pstrokaty, demony nie wchodziły w ciało, człowiek nie chorował. Czy miało to być taki element ochronny, ozdobny, czyli trochę pokazywał status społeczny, czy nie? Tak, tak. Wszystkie elementy tak, pokazywał status społeczny, ponieważ nie każdego stać było na konkretny kolor. Niebieski, czerwony były kolorami bardzo drogimi, bardzo trudno do zdobycia, więc najczęściej kolory bardziej rozmyte były spotykane częściej niż takie kolory wyraziste. Podpłomyki kiedyś robiono pod piecem, pod płomieniem, było specjalne miejsce właśnie i można było coś takiego przyrządzić. Co takiego to było? Kiedyś człowiek nie miał zbyt dużego wyboru, co je, nie mógł sobie pójść do Biedronki, tak, kupić tego, tamtego. Coś miał, coś zrobił. Miał trochę mąki, upiekł chleb, coś mu tam zostało. Miał tam jakieś zboże, zjadł to, zostało. Pod płomyk to były takie resztki. Co mu gdzieś tam zostało, razem tam zgniótł, zrobił takiego placka. Co tam miał, to dodał, upiekł i można było zjeść całkiem pożywny i zdrowy posiłek. My w dzisiejszych czasach może już tak nie jemy czegoś takiego, ale co jest ciekawe, nasze babcie to jeszcze pamiętają, robiły, jadły, bo na tych starych piecach jeszcze, gdzie trzeba było rozpalić drewnem pod spodem, tak, zanim człowiek ugotował zupę czy coś, też bardzo często robiono takie podpłomyki i do tego można dodać naprawdę wszystko i łatwo się coś takiego wykonuje. Baza to jest mąka i woda, więc w dzisiejszych czasach to jest naprawdę podstawowy składnik. Kiedyś może ta mąka nie była tak powszechna, ale dzisiaj to nie jest problem. Możemy dodać do tego wszystko, co chcemy, na co mamy ochotę. Możemy dodać różne jakieś zdrowe składniki. Płatki owsiane, otręby, siemię lniane. I jak już takiego podpłomyka sobie usmażymy, to bardzo fajnie jest coś na niego położyć. Proponuję osobiście jakąś marmoladę, jakiś twarożek. Co kto lubi, ze wszystkim można spróbować. Opowiedz, co macie na sobie i jak się nazywają wasze stroje? No cóż, no mamy na sobie kupę żelastwa, która nas chroni przed mieczami. Tego nie pozwala nam się za bardzo tego schłodzić, no ale zaczynając od mojej lewej, mamy piękny set tego kolczugi, kółeczka nitowane, szef, pokaż jaki masz szef, z rośnięciem z przodu, rozkrok, typowy tego wojownik z włócznią skandynawską, postrach na polu bitwy. No, wychodź. Tutaj mamy wojownika z birki, uzbrojonego w pancerz lamelkowy i w topór bojowy, tak zwany dun. Oboje walczą z drugiego szeregu. Tutaj mamy lekko zbrojnego, ubranego w hełm konny i tego miecz. Na bogato strój czerwony i
Jestem ja uzbrojony w pancerz bizantyjski, konstrukcja łuskowa. Który z tych strojów wykonuje się najtrudniej, który najłatwiej, który najlepiej ochrania? No myślę, że najtrudniejsza, najbardziej żmudna praca to byłaby ta kolczuga, bo zrobienie takiej kolczugi w dzisiejszych czasach to jest kilka miesięcy. Na tamten okres to jeszcze dłużej zajmowało. No, po prostu no, liczba tych kółek to w tysiącach się liczy. A tutaj tego, im więcej elementów, to ilość elementów tak naprawdę się składa na trudność wykonania pancerza, bo tutaj jak mamy pancerz płytkowy, no to dużo mniej czasu idzie, żeby te wszystkie płytki ze sobą związać. A wspomniałeś o pierwszym i tym drugim szeregu. Czy to, jaki się strój miało, zależało od tego właśnie, w którym szeregu się stoi, gdzie się znajdowało też na polu walki? Myślę, że tu kluczową rolą odgrywało uzbrojenie woja, bo z bronią drzewcową, czyli włócznie, topory, szło się na drugą linię, natomiast z tarczą i z mieczem albo toporem szło się na przód, broniąc drzewcówki. Tak mniej więcej wyglądała w dużym wycięciu formacja. Oczywiście tych wojów było kilkudziesięciu, kilkunastu w linii, tych tarcz było więcej. Ale generalnie, jak się mówi na uzbrojenie, to włócznia odgrywała kluczową rolę. No, topór pomagał, tego toporem można było złapać przeciwnika, otworzyć mu tarczę, złapać go za kończynę, wyciągnąć. Ale mimo wszystko włócznia odgrywała kluczową rolę w pogromie przeciwników. No, taki tarczownik, jak był dobrze wyszkolony, to mógł na jedno starcie pokonać dwóch, trzech przeciwników i wtedy naprawdę był kozak, ale włócznik, no to w dziesiątkach liczył pokonanych, no bo on miał najwięcej pracy z tą włócznią. Z zasięgu 2-3 metrów mógł dziabać ludzi. Miecz to był pewnego rodzaju taki symbol majestatu, bo to, co my mamy wyobrażenie, że miecz jest podstawową bronią woja, to jest daleko od prawdy, gdyż po prostu no, nie było tyle materiału, żeby wytworzyć dla całej armii miecze, więc tak naprawdę 90% wojska to było uzbrojone w topory i włócznie. No. Zabezpieczyć się,
Bogiem na nim medowy myśl się uszczę cichej wody. Cicha woda, brzegiem wiem, w jaki sposób, kto to wie. Ma rację, że tak powiem, to przysłowie. Cicha woda, brzegiem wiem. Szanowni Państwo, w imieniu Pani Starosty i Zarządu Powiatu Choszczyńskiego chciałbym wręczyć nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie Krasnali. Gratuluję zajęcia pierwszego miejsca. I tu mamy, słuchajcie Państwo, problem, bo nie wiem, wzięłam pracę, wyróżnienie. Ciężko mi nazwisko jest odczytać. Jest z nami Magda, jak nazwisko? Kotkowiak, dobrze. Magda Kotkowiak, zapraszamy na scenę. Magda, wyróżnienie w naszym konkursie, twoją pracę. Krasnale są znane tutaj w Drawnie.
od bardzo dawna, bo przecież wytwórnia Erturia, która prawdopodobnie była pierwsza w Europie, to właśnie tutaj wytwarzała krasnale ogrodowe. No i nawiązujemy. Były próby nawiązywania do tej historii gdzieś już nawet sprzed 20 laty, a teraz pani dyrektor Domu Kultury nawiązała do tej tradycji, do historii i festyn właśnie z wedlami i krasnalami, krasnalami drawieńskimi. Fajna zabawa związana z historią, wiele atrakcji. Widziałem bawiących się dzieci, ale i dorosłych. Sam uczestniczyłem w strzelaniu z łuku, czy podziwiałem. Moment, przygotowałem krasnala z gliny. Tam gdzieś jest ten mój krasnal. Słabo mi wyszedł, ale to był mój krasnal. Także wiem, teraz czuję, jak mogły się dzieci czuć, jak same coś ulepiły właśnie takiego, czy krasnala, czy coś innego. Także bardzo fajna zabawa, wiele atrakcji. I mam nadzieję, że będzie to impreza już taka sukcesywnie realizowana. No, jestem pod wrażeniem tych, którzy ją zorganizowali. Mam tu na myśli oczywiście panią dyrektor Domu Kultury i mam na myśli cały zespół pracowników i współpracowników, bo i koło gospodyń i wiele, wiele innych osób brało udział w tym przedsięwzięciu. Udało się również zagospodarować wzgórze wedlów, mimo trochę nieprzyjemnego pagórka. Okazuje się, że było idealne do osadzenia tam wojów. No tak, tak. Ci wojowie to tam byli jakby naturalnie, bo przecież te ruiny nawiązują do tych czasów średniowiecza. Ale ja będąc tam widzę, że mamy tam dużo do zrobienia, chociażby te schody i tak dalej, ale chcemy tam zrealizować projekt i zrobić to z prawdziwego zdarzenia. Nie tak, że tylko tam trochę połatamy, ale myślę, że wpisywaliśmy to zadanie już kilka razy do różnych przedsięwzięć, do rewitalizacji. W tej chwili mamy też wniosek złożony. Mam nadzieję, że nam się uda, a jak nie, to na pewno wcześniej czy później to zrealizujemy. Tak jak teraz realizujemy projekt duży jak na nasze możliwości, ponad 2 miliony kosztujące na boisku czy przy hangarze, tym, który służył dla motorówek, żaglówek, i zagospodarowujemy park. Park, który był trochę zaniedbany jak do tej pory, a teraz mam nadzieję, że będzie pięknie służył i mieszkańcom, i turystom. Okazuje się, że gmina Drawno będzie miała niesamowity problem, ponieważ będzie miała aż dwie niesamowicie fajne lokalizacje do organizowania bardzo dużych imprez. No, miejsc do lokalizacji takich imprez to mamy faktycznie sporo, ale myślę, że powinniśmy jeszcze pomyśleć nad takimi atrakcjami, które ściągną tutaj większe rzesze bawiących się, odpoczywających, i będzie to dla nas również duża promocja dla gminy. No, mamy pewne pomysły, żeby to zrealizować. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej.
Thank you.